Cześć, mam dzisiaj dla Was film, o który prosiliście i opowiem Wam o lubrykantach. Trochę tego będzie, ale uwierzcie mi, że ta wiedza, którą Wam przekażę, zdecydowanie pomoże Wam podjąć wybór. Jeżeli kojarzycie lubrykanty tylko z Rossmana bądź z innego supermarketu, to myślę, że Was dość mocno zaskoczę dzisiaj. Usłyszałam kiedyś od jednego ze swoich klientów w pracy, że lubrykanty to jest w ogóle taki współczesny wymysł, że kiedyś tego nie było i że ludzie sobie radzili. No jasne, radzili sobie, ale po różnego rodzaju nawilżacze i tak sięgali, począwszy od oliwy, później masła, wazeliny czy po prostu śliny. I wszystko oprócz śliny zdecydowanie Wam odradzam, ale do tego jeszcze przejdę na końcu. No i co, zaczynamy, nie? Mam tutaj naprawdę dużo lubrykantów, oczywiście nie wszystkie są moje, bo sama mam sporo, no ale nie aż tyle. Część z nich pochodzi ze sklepu, dla którego pracuję, wiem, że część z Was bardzo ciekawi, co robię, odkąd odeszłam z mojej poprzedniej pracy, ale jeszcze chwila cierpliwości, opowiem Wam o tym już niedługo. Nie zobaczycie tutaj na przykład innych popularnych w drogeriach marek z prostej przyczyny. Ja często pracując w sex shopie słyszałam od klientów o tym, że te żele uczulają, że one się strasznie kleją, że bardzo szybko wysychają i po prostu z czystym sumieniem nie byłabym w stanie ich Wam polecić. Żele nawilżające można podzielić na takie dwie główne grupy. Lubrykanty na bazie wody i na bazie silikonu. I od tego podziału zaczniemy. Żele wodne to taka najliczniejsza i też najbardziej popularna grupa żeli. Są one wyjątkowo delikatne, nadają się do nawilżania miejsc intymnych zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Można ich używać oczywiście przy klasycznym stosunku. Są bezpieczne do stosowania z gadżetami, także z prezerwatywami, czyli spokojnie można używać na przykład do aplikacji kulek gejszy czy kubeczka menstruacyjnego. Ich głównym składnikiem, jak sama nazwa wskazuje, jest woda. Takim drugim składnikiem z reguły jest gliceryna. I zdarza się, że żele nawilżające właśnie na bazie wody czasem kogoś mogą uczulić i tutaj główną przyczyną jest właśnie ta gliceryna, więc warto po prostu skusić się na żele, które nie mają jej w składzie, bo takie też jak najbardziej występują. Woda zawarta w żelach nawilżających sprawia niestety, że one trochę szybciej wysychają i się wchłaniają. No a co za tym idzie, trzeba ich użyć więcej i w razie potrzeby po prostu czynność powtórzyć w trakcie masturbacji czy stosunku. Nie nadają się one także do używania w wodzie właśnie przez to, że bardzo szybko się zmywają i wysychają. Drugą grupą są żele silikonowe, gdzie też jak nazwa wskazuje, ich bazą jest silikon. Są one dużo bardziej trwałe, dużo bardziej śliskie niż żele na bazie wody. Niewielka ilość już sprawia, że otrzymujemy bardzo dobre nawilżenie. Te żele też nie wysychają, nie wchłaniają się, można ich używać dzięki temu w wannie czy pod prysznicem. Ale też świetnie nadają się do stosunków analnych, gdzie tego naturalnego nawilżenia nie mamy. Mogą też być dobrym zastępstwem dla olejków do masażu, sprawią, że skóra będzie taka bardzo delikatna po nich. Oczywiście możemy je łączyć z prezerwatywami, ale nie możemy ich łączyć z gadżetami wykonanymi z silikonu, ponieważ żele na bazie silikonu mogą uszkodzić nam te gadżety, mogą je roztopić, mogą sprawić, że będziemy mieli takie drobne uszkodzenia, no i niestety nasza zabawka nie będzie już zdatna do użytku. Odradza się też stosowanie tego typu żeli kobietom, które mają skłonność do bardzo częstych infekcji. No i to jest główny podział, jeżeli chodzi o żele nawilżające, ale mamy też całkiem sporo podrodzajów, czyli żeli, które mieszczą się w jednej z tych dwóch grup, bądź obu, ale można powiedzieć, że są bardziej wyspecjalizowane. Jako pierwsze mamy lubrykanty hybrydowe. Jest to połączenie żelu na bazie wody z żelem na bazie silikonu. Z obu wzięto to, co najlepsze. I tak mamy żel, który jest bardzo delikatny, ale daje zdecydowanie dłuższy poślizg i nie wysycha tak szybko. No i można je łączyć zarówno z prezerwatywami, jak i z gadżetami erotycznymi. Dalej mamy lubrykanty analne. Wspominałam już, że do seksu analnego świetnie nadają się lubrykanty na bazie silikonu, ale mamy też takie wodne. Są one zdecydowanie bardziej gęste, dzięki czemu nie wysychają aż tak szybko i zapobiegają otarciom, no a to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o odbyt, który sam się nie nawilża. No i też te lubrykanty, które są na bazie wody, możemy oczywiście łączyć z gadżetami erotycznymi. Lubrykanty dla mężczyzn, zostały one stworzone przez marki produkujące masturbatory, no i są dedykowane właśnie do masturbacji i do używania z tymi gadżetami. Są one zdecydowanie bardziej gęste, przypominają kobiecy śluz. Tą gęstość można sobie też dopasować w zależności od tego żelu, na który się zdecydujemy.
W przypadku tych żeli Tenga jest też taki fajny aplikator, który umożliwia wstrzyknięcie żelu do gadżetu. Oczywiście no, są one dedykowane dla mężczyzn, ale spokojnie można je używać także przy klasycznym stosunku i nic się nie stanie. Lubrykanty smakowe, czyli żele idealnie nadające się do seksu oralnego. Można je lizać, można je zjadać, nic się nikomu nie stanie. Warto tylko zwrócić uwagę przy zakupie, czy kupujecie na pewno żel smakowy, a nie tylko o zapachu, na przykład tam truskawki, banana i tak dalej, bo może się okazać, że traficie na taki o jakimś chemicznym posmaku i na pewno nie będzie to smaczne. Ja ze swojej strony polecam bardzo lubrykanty Joe, one już się tutaj przewijały na kanale nieraz, a seria Joe Gelato to po prostu wymiata i smakuje tak, jak się nazywa. No oczywiście można tych żeli także używać do klasycznego stosunku, nie tylko oczywiście do seksu oralnego. Lubrykanty rozgrzewające i chłodzące dzięki zawartości takich składników jak mentol, mięta pieprzowa, cynamon zapewniają dodatkowe doznania. Ale zdecydowanie radzę zacząć od niewielkiej ilości, bo naprawdę nie każdy lubi taki efekt pieczenia bądź chłodzenia. Lubrykanty organiczne to żele w 100% wegańskie. Wyprodukowane są z najwyższej jakości składników pochodzenia roślinnego, nie są testowane na zwierzętach. Nie posiadają w swoim składzie żadnych substancji chemicznych, parabenów ani silikonów. No a co za tym idzie, będą świetne dla osób, które dbają o środowisko, a także dla tych osób, które mają częstą skłonność do podrażnień. Lubrykanty regeneracyjne i przeciwko infekcjom. To żele, które oprócz swojej funkcji nawilżania działają także przeciwzapalnie i przeciwgrzybicznie, dzięki takim dodatkowym składnikom jak aloes, olejek z drzewa herbacianego czy rumianek. Świetnie nadadzą się dla kobiet, które mają częste nawracające infekcje, skłonność do podrażnień. Takim żelem jest też Pure Med, który Wam pokazywałam w moich pierwszych ulubieńcach. Żel, który w składzie zawiera jeszcze kwas hialuronowy, działa silnie regenerująco i nawilżająco. Świetnie nadaje się dla kobiet cierpiących na suchość pochwy, w okresie przed menopauzą, karmiących piersią i takich, które też mają często nawracające infekcje. Tyle jeżeli chodzi o podział żeli nawilżających. Wrócę do czegoś, co powiedziałam na początku. Absolutnie do nawilżania miejsc intymnych nie używamy rzeczy takich jak balsamy, olejki, kremy czy wazelina. Są oczywiście takie olejki do miejsc intymnych, ale służą one do masażu zewnętrznie i nie używamy ich podczas stosunku. Jest to bardzo ważne, bo produkty tego typu raz, że mogą uszkodzić prezerwatywę, mogą zniszczyć gadżety erotyczne i przede wszystkim mogą przyczynić się do rozwoju jakiejś infekcji, więc bardzo ważne jest, żeby używać tylko tych produktów, które są do tego celu przeznaczone. Na koniec dodam jeszcze coś, co już nieraz mówiłam. Nie bójmy się sięgać po żele nawilżające, traktujmy je jak naszych dobrych przyjaciół. W swojej pracy spotykałam kobiety, które same siebie obwiniały za to, że mają problem z suchością, nie są dostatecznie wilgotne. Mówiłam też o tym, ale jeżeli czytałyście książkę Ona ma siłę, to też wiecie, że istnieje coś takiego jak niezgodność pobudzenia. U kobiet jest to zdecydowanie częstsze. Może objawiać się tym, że jesteśmy silnie podniecone, a nie jesteśmy zupełnie wilgotne i to jest całkowicie normalne i w tym celu właśnie pomagają nam lubrykanty. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, które się pojawiły w trakcie oglądania filmu, to śmiało zostawiajcie w komentarzu. Będę tutaj siedzieć, odpisywać. Postaram się też wszystko, co Wam dzisiaj pokazywałam, podlinkować i podzielić właśnie kategoriami, tak jak to po kolei omawiałam. Tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, no i widzimy się już niedługo, pa pa!